Brzeziny to małe miasto, ale o bardzo bogatej historii. Kiedy w łodzi pasano głównie krowy, u nas już kwitło bujne życie. To oczywiście żart, ale jest w tym trochę prawdy. Brzeziny swój największy rozkwit przeżyły w dobie renesansu i dla przykładu w XVI wieku funkcjonowało w tym mieście 30 karczem. W tym samym czasie łódź obsługiwały jedynie trzy. Bardzo bujnie rozwijało się tkactwo. Brzeziński Kir wysłano do Krakowa na Wawel. Bach, no to cofniemy się. Bardzo bujnie rozwijało się tkactwo. Brzeziński Kir był wysłany na Wawel na wyłożenie kaplicy wawelskiej przy nabożeństwie żałobnym Zygmunta Augusta. Brzeziny Później znacznie podupadły w okresie potoku szwedzkiego, jak wiele polskich miast, i chyba wtedy narodziła się legenda o zaginionym mieście, Krakówku. Mieście, które się ponoć zapadło pod ziemię. Mieście, które było tak ludne i bogate, że rywalizowało ze stolicą państwa Krakowem. Stąd właśnie ta nazwa. Bóg nie lubi pyszałków, to też ukarał Brzezinian, miasto zapadło się pod ziemię. A na miejscu tego grodu wyrosły brzozy. I taka jest ponoć geneza nazwy Brzeziny. To jednak, właśnie, przede wszystkim chyba tylko reminiscencja tego wspaniałego złotego okresu, jakim był renesans w rozwoju Brzezin. Warto wspomnieć, że funkcjonowała szkoła przy kościele parafialnym, która była na bardzo wysokim poziomie. Maciej Stryjkowski, ten słynny historyk wywodzący się ze Strykowa, pobierał nauki właśnie w Brzezińskiej szkole. Ta szkoła wychowała Grzegorza Pawła z Brzezin, czołowego teoretyka polskiej myśli reformatorskiej, doby renesansu, Adama Burskiego, pierwszego polskiego doktora nauk medycznych. Warto powiedzieć, że Brzeziny były tak bogatym miastem, że Probostwo Brzezińskie było probostwo brzezińskie było tak dobrze uposażone, iż król Zygmunt Stary obsadził na nim Andrzeja Fry Frycza Modrzewskiego. Także musiało to być bardzo intratne stanowisko, skoro tak wielki pisarz był kontent z tego, że obsadzono go w Brzezinach na probostwie. Tak jak powiedziałem, po potopie szwedzkim niestety nastąpił upadek miasta, które odrodziło się dopiero w XIX wieku. A to za sprawą żydowskich imigrantów. Co prawda Izabela Lasocka, ostatnia właścicielka Brzezin, bo trzeba nadmienić, że miasto do połowy XIX wieku było miastem prywatnym i należało do rodu Lasockich, próbowała rozwinąć miasto. Hmm, Ściągając niemieckich tkaczy do Brzezin, ale niestety wtedy już bardzo szybko rozwijała się łódź i ona była zdecydowanie za dużą konkurencją dla małych y, brzezińskich warsztatów rodzinnych. Ale pewnego razu zjawił się w Brzezinach z najprawdopodobniej z Kiszyniowa całkowicie zbankrutowany rosyjski przedsiębiorca który doskonale był obeznany w rosyjskich rynkach odzieżowych, zamówił w Brzezinach pierwszą partię ubrań męskich, którą sprzedał z dużym zyskiem. I tak się, zaczął się drugi renesans Brzezin, tym razem związany z, tylko i wyłącznie z krawiectwem. I faktycznie Brzeziny do dzisiaj z, zwane są miastem krawców. nieprzypadkowo, bo od końca XIX wieku do II wojny światowej to miasto żyło z krawiectwa. Praktycznie każda rodzina brzezińska żyło z, żyło, żyła z krawiectwa. E, miasto było ewenementem na skalę krajową, ponieważ w małych chałupniczych warsztatach szyto ogromne ilości męskich ubrań. Żeńskich nie, ponieważ kobiety są zbyt wymagające, by, przy, by przyjęły tak niskiej jakości ubrania. To oczywiście może trochę przesada, ale trzeba przyznać, że brzezińskie ubiory nie słynęły z najwyższej jakości. Były za to zawsze najmodniejsze, ponieważ wzorce sprowadzano wprost z Francji. Przed pierwszą wojną światową to miasto miało już 17,5 tysiąca mieszkańców. Dla przykładu, dzisiaj Brzeziny liczą niespełna 13 tysięcy. O liczebności stanowili w znacznej mierze imigranci: Żydzi, których było ponad 50%, oraz Niemcy prawie 9%, nieliczni Rosjanie, no i pozostała część to Polacy. W czasach kryzysu. Brzeziny były przy, najlepszym przykładem miasta, w którym pracuje się i żyje na bardzo niskim poziomie. Niedawno odkryliśmy artykuły z prasy amerykańskiej, z czasopisma Dimasy, które miało takie komunistyczne inklinacje. I właśnie Brzeziny z polskich miast wzięte są za wzór upadku klasy robotniczej w Polsce. Nazywano polskich krawców białymi murzynami, i wiele w tym było prawdy. No, z drugiej strony, gdyby nie krawiec Brzezin, chyba dzisiaj byłyby małą wioską i niczym by się nie, nie różniło od innych malutkich miasteczek. Niestety 1939 rok to kres tych krawieckich Brzezin. Jeszcze wcześniej w roku 1914 właśnie przez Brzeziny przetoczyły się dwie olbrzymie armie, niemiecka i rosyjska. To znacznie zniszczyło miasto. Już nigdy nie odzyskało ono swojej liczebności. Przed II wojną światową jednak było ponad 14 tysięcy mieszkańców i były widoki na rozwój tego miasta. Na przykład planowano... Wybudowanie linii tramwajowej pomiędzy Brzezinami i Łodzią. Była już nawet wyłoniona firma, która uzyskała licencję, miała rozpocząć pracę. Niestety druga wojna zaprzepaściła te szanse. Po wojnie przemysł krawiecki w Brzezinach próbowano reaktywować. Tworzono zakłady już całkowicie nowe oczywiście większe zakłady tak jak to robiono w czasach komunizmu w Polsce które pięknie upadły w czasach transformacji czyli po 90 roku ale znów jak feniks z popiołu właśnie w latach 90 odrodziło się krawiectwo chałupnicze i był czas że w Brzezinach te zakłady doskonale prosperowały i to było jedno z najbogatszych miasteczek w Polsce wtedy, a szczególnie przedsiębiorcy, którzy tutaj prowadzili swój interes. Teraz niestety Chińczycy. Jeszcze raz. Teraz niestety konkurencja z, z tanich produktów z krajów trzeciego świata. Skutecznie zabija rosyjskie krawiectwo, które już, można powiedzieć, ledwie dyszy. Ale ja cały czas mam takie przekonanie, że to miasto znowu będzie niedługo miastem krawców. Znowu, będzie, znowu tutaj będzie stukot maszyn słyszany na każdej ulicy, tak jak to było właśnie przed II wojną światową.